Właśnie wszedłem przed momentem na radio.pl. Tutaj czytam o tym, że kawałek góry lodowej runął na turystów i ranił 3 osoby. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło w zamkniętej i wydawać by się mogło bezpiecznej przestrzeni muzealnej. I incydent jest tym bardziej zaskakujący, że miał miejsce w Muzeum Titanica. To tyle z nowości, jeżeli chodzi o Titanica. Ze starości oczywiście cały czas Kate nie posunęła się na drzwiach i Leo niestety zginął, proszę Państwa.